Daria Pacańska, dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o kampanii Polska Walcząca Upamiętniaj Godnie, a moim Państwa gościem jest Tomasz Kalinowski, Obóz Narodowo-Radykalny. Dzień dobry. Dzień dobry. Symbol Polski Walczącej to jest taki modny symbol, który można nosić na co dzień? Uważam, że tak. Oczywiście należy nosić go godnie, tak. Ale jest to symbol, który w pewien sposób kształtuje naszą tożsamość. Jest to symbol, który przypomina o pewnym wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie. No niestety wydarzenie tragiczne, więc należy też nosić ten symbol z pewną świadomością, tak? Z tym, że czym było Powstanie Warszawskie, jakie były jego konsekwencje. Może zastanowić się też, czy było potrzebne, ale też wiedzieć przede wszystkim, czym było, nosić ze świadomością. Mhm. Autorzy tego spotu i tej kampanii twierdzą, że jeśli nosimy na co dzień, to też nieświadomie, bo jeśli nosi się ten symbol, to w taki odświętny sposób raczej powinno się to robić. Nie wydaje mi się. Tak jak mówię, symbol jest ważnym elementem tożsamości i takie właśnie symbole, jak, nie wiem, Krzyż Narodowych Sił Zbrojnych, jak właśnie symbol Polski Walczącej. To wszystko kształtuje pewną polskość, tak? Pewną więź narodową, pewną właśnie tożsamość narodową. I myślę, że to jest ważne, aby to pielęgnować. I bardzo, bardzo dobrze, że takie rzeczy mają miejsce, że ludzie nie wstydzą się tego przede wszystkim, tak? Nie wstydzą się tego, że są Polakami i dbają o to. I ważne jest tylko to właśnie, żeby godnie się z tymi symbolami obchodzić i żeby je nosić z szacunkiem, ale właśnie też z dumą. Mhm. Gazeta.pl napisała artykuł właśnie o tym spocie. Tytuł tego artykułu brzmi następująco: koszulka z kotwicą, na ustach nacjonalistyczne hasła. Muzeum Powstania Warszawskiego mówi dość. Artykuł jest zobrazowany zdjęciami z obchodów rocznicy powstania ONR-u. Szkoda, że zapomnieli pokazać, co zrobiono z tym symbolem podczas Marszu Równości ostatniego. Dokładnie. Ale to już jest nie o tym. W jaki sposób łączy się rocznica powstania ONR-u z powstaniem warszawskim? Powstanie ONR-u miało miejsce w roku 1934, 10 lat później było Powstanie Warszawskie, ale działacze Obozu Narodowo-Radykalnego czy innych organizacji narodowych, Stronnictwa Narodowego czy jeszcze RNR Falanga tworzyli oddziały, tworzyli organizacje wojskowe, które później bezpośrednio brały udział w walkach w Powstaniu Warszawskim. Mimo że Narodowe Siły Zbrojne sprzeciwiały się wybuchowi powstania, to jeżeli nasi bracia, nasi koledzy brali w nim udział, to powstanie wybuchło, powiedzieli: dobrze, będziemy walczyć, walczymy z wami, tak, ramię w ramię. I powstawały takie oddziały, stricte właśnie tworzone przez Narodowe Siły Zbrojne, na przykład grupa walcząca w powstaniu Chrobry 2, tak, czy grupa Czesława Mączyńskiego. I narodowcy brali udział w Powstaniu Warszawskim, dlatego nie widzę przeszkód, żeby dzisiejsi nacjonaliści także te koszulki z takim symbolem zakładali. To dlaczego według Pana właśnie w Was się uderza, o Was się pisze, o Was się mówi, a jakby nie nampiętnuje się tego, co zrobili właśnie na Marszu Równości, co według mnie jest rzeczą karygodną? No jest to walka oczywiście ideologiczna. Z jednej strony mamy lewicę, której wszystko wolno, i my stoimy naprzeciwko niej, i dlatego w nas bezpośrednio się uderza. Szczerze powiedziawszy, to jest też nasz sukces, że na przykład dzisiaj minister obrony narodowej nie wstydzi się właśnie mieć na przykład obudowę ze znakiem Polski Walczącej, ponieważ my przez lata, idąc na przykład w Marszu Niepodległości, pokazując tą dumę do symboli, do historii, do tego, co polskie, zwyciężyliśmy w tej przestrzeni publicznej. Po prostu ludzie, dzisiaj to trzeba powiedzieć jasno, ludzie nie wstydzą się swojej polskości. To jest nasz sukces, polskich nacjonalistów, polskich narodowych, narodowo-chrześcijańskich organizacji. Upamiętniać godnie według Pana to jak? Upamiętniać godnie Powstanie Warszawskie to znaczy przede wszystkim pamiętać o konsekwencjach tego powstania, o tym właśnie, dlaczego to powstanie wybuchło, czyli mieć cały przekrój tego wydarzenia, czyli świadomość.
No i przede wszystkim uczcić, pomodlić się za duszę tych, którzy zmarli i kontynuować te idee, które głosili, tak? Czyli przede wszystkim wolność, suwerenność. Dziękuję bardzo za Dziękuję rozmowę. Dziękuję bardzo.